Wojty.pl. Jesteśmy bezpieczni. Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Natalia Bryś, MMA.pl. Na początku chciałabym Ci bardzo pogratulować za tą szybką i intensywną walkę. Czy taki był plan wejścia i znokautowania swojego przeciwnika? Ja nigdy nie mam jakiegoś stricte określonego planu, po prostu ruszyłem na niego, bo stwierdziłem, że to będzie najlepsze rozwiązanie. No tak mi instynkt podpowiedział, więc działałem instynktownie. Aha, czyli nie miałeś żadnej takiej strategii wymyślonej na przykład na treningach? Nie, no w sensie, no ja się uczyłem się tarcz, znaczy mówił mi trener, że mam w niego wjechać, ale jakbym poczuł inaczej, że to jest złe, no to nie wjechałbym w niego od razu, nie? Też dziwne, bo ta walka, gdyby to było w formule MMA, no to trwałaby 6 sekund, nie? Bo już nie byłoby liczenia, tylko po prostu dobiłbym go na ziemi. To by było po prostu przerwanie walki. Na tak to walka potrwała troszeczkę dłużej, w zasadzie to około może 20 sekund prawdziwej walki z liczeniami, nie? Bo te liczenia go ratowały za każdym razem. A czy ty się tego spodziewałeś, czy na przykład myślałeś, że ta walka nieco dłużej potrwa? Ja zawsze wychodzę z założenia, że mogły być 3 rundy, więc... A zastanawiam się, dlaczego walczyłeś w butach, a na przykład twój przeciwnik był na boso? No bo mogłem walczyć w butach, no to była walka bokserska, no być może o tym nie wiedział, nie? A czy nie uważasz, że to była taka przewaga dla ciebie? Ale no też nie róbmy z butów jakiegoś artefaktu, który nagle nauczy człowieka machać rękoma. No to jest jedynie minimalnie lepsza stabilizacja. Wiadomo, że ta stabilizacja może delikatnie będzie lepsza, ale to też nie sprawia, że ktoś będzie jakimś zabijaką. No to tak jakby wszedł bokser z osobą, która się totalnie nie umie bić i by powiedzieli, że wygrał, bo miał buty. No nie, no tak to nie działa. To jeżeli zawodnicy by byli na praktycznie identycznym poziomie, albo byliby na identycznym poziomie, no to wiadomo, że delikatniejszą przewagę miałby ten, który byłby w butach, bo mimo wszystko byłby minimalnie bardziej stabilny. Był pomiędzy wami pewien konflikt. Czy przez tę walkę już został zażegnany, czy jeszcze są tam sprzeczki podczas na przykład konferencji, albo potyczki słowne? No to takie potyczki, żeby po prostu... Czyli nie macie teraz złej relacji i podałbyś po prostu rękę przeciwnikowi? Ja mu próbowałem podać rękę, to w nerwach kazał mi wypierdalać, no ale jak rozumiem całkowicie, no wiadomo, wyszedł, żeby wygrać tą walkę, no i przegrał, nie? Więc całkowicie rozumiem jego podejście do tej sytuacji. Nie wiem, jakbym sam się zachował w nerwach, więc no był przekonany, że wygra, nie? Czyli myślisz, że te słowa obraźliwe są raczej przez emocje spowodowane? Tak, tak, tak. Nie sądzę, że zrobił to celowo. Wiadomo, że troszeczkę zepsułem mu ten plan. A gdyby na przykład za jakiś czas chciał rewanżu, czy byś się na przykład zgodził? Czy bym się zgodził? Mógłbym się zgodzić, ale nie wiem, czy miałoby to sens, bo ja nie wiem, czy będę się bić w stanie w innej formule. Miała być to na samym początku formuła MMA. Ja chciałem być w formule MMA, ale wtedy właśnie powstała ta kontuzja, nawrót w sumie kontuzji, bo ja kiedyś mogłem być profesjonalnym piłkarzem, ale właśnie przez to, że miałem kontuzję kolana, tylko że lewego kolana, no niestety musiałem zrezygnować z kariery. Ty na przykład nie chciałeś zagrać na tym Move Federation, co teraz powstało? No nie jestem w stanie. Nie jesteś w stanie. Nie, nie ma takiej opcji. A za jakiś czas na przykład? Jeżeli przeprowadziłbym operację, ale to też jest bardzo ryzykowne mimo wszystko. No, nie grałem w piłkę tak naprawdę od 12 lat. Tak, no tak jakoś będzie, 12 lat. 12 lat nie miałem z piłką do czynienia. Wiadomo, że tego się nie zapomina, tego się nigdy nie zapomina. Ale mimo wszystko, no nie wiem, czy chciałbym ryzykować znowu, no skoro wtedy zrezygnowałem z sportowej kariery, no to teraz wracać do amatorskiej piłki, no nie wiem, czy byłoby to coś fajnego. Rozmawiałam dzisiaj też z Olejnikiem i powiedział mi, że chciałby z tobą zawalczyć. Jak ty się na to zapatrujesz? On może chcieć. Czyli nie dałbyś mu walki raczej? Nie. A czy spoglądałeś na przykład, jak dzisiaj walczył, jakbyś ocenił tę walkę? Średnio, no ale no inaczej, no Robalini to nie jest żaden
żaden zawodnik, który, no bo jakby spojrzeć, no to on też pokonał tego Grobaliniego, tak? Mhm. Ale... dzisiaj to była od niego pierwsza wygrana walka. Tak, no ale mimo wszystko zajęło mu to dłużej niż mi pokonanie Bagiety, a Bagieta pokonał Grobaliniego. No on też twierdzi, że on się za bardzo nie przygotowuje do tych walk i to tak wychodzi wszystko spontanicznie. Co o tym myślisz, że jakby walczy? To chyba jego problem, że się nie przygotowuje. No wiadomo, że jakieś tam 3-4 jednostki treningowe, no to po prostu, no jeżeli bierze udział w tego typu wydarzeniach, powinien samej takiej, nie wiem, przyzwoitości wykonać, tak, że nie olewa tego. A jeżeli on się chwali tym, że nie wykonuje jednostek treningowych, że totalnie ma to w dupie, no to nie wiem, czy jest się czym chwalić. Mhm. Czyli na tę chwilę taki wymarzony przeciwnik, to kto to byłby? I co? Jak to z nim wygląda, jakby rozmowy na temat tej walki? Nie wiem, on ma schudnąć, a nie wiem, nie mam żadnej odpowiedzi względem federacji, także ciężko mi jest powiedzieć, czy tą walkę, czy ta walka ze Zbukiem w końcu... Widzimy, że tutaj twój kolega przyszedł. Jaki macie kontakt? Okej, w porządku. A czy na przykład on cię wspierał podczas walki? No tak, no jest tutaj. Mhm. Czyli rozumiem, że pomimo tych sprzeczek, konfliktów, jednak doszliście do tego etapu, kiedy dalej jakby sobie ufacie, tak? Tak, jak najbardziej. Chyba. I również tutaj na gali jest mega kot. Mhm. A z nim jak się dogadujesz? No, ja nie utrzymuję jakichś bliższych kontaktów z mega kotem, po prostu no... taki... kolega dalszy. A czy na przykład nie myśleliście, żeby kiedyś powrócić do tej formuły, co kiedyś nagrywaliście i po prostu działać coś? Formuły, którą nagrywaliśmy wcześniej? No, w sensie... Być może, no ale nie teraz. Dobrze. W takim razie bardzo ci dziękuję za wywiad i życzę kolejnych sukcesów. Super, dzięki. Dobrze jest mieć wybór. Szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.